Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 4:56. Wyruszam na wykopki. Dzisiaj jadę akurat nie na łoneczki, tylko do lasu na Białoskóry, z tego względu, że łąki już przerosły i już tam się będzie źle chodziło, więc wracam do lasu. Zobaczymy, co dzisiaj na Białoskórach wyjdzie. Jestem już na miejscu. Pierwszy sygnał i jakiś tam odłameczek z Mosiądzu. Przeszedłem jakieś 20 metrów i patrzcie, co znalazłem. Tak mi się wydaje, że to będzie krzyż. Jakiś krzyżyk. Ciekawe, z jakiego materiału. Delikatnie go oczyszczam, bo duży ten krzyżyk jest, dosyć wielkość 4-5 cm. O, coś widać na nim, ale nie chcę go szurować, w domu umyję go wodą. Na początek dnia, coś takiego, super. I wyszedł kawałeczek pierścienia wiodącego. I mam monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie boratynka. O, jeszcze ucieka ode mnie. Te boratynki chyba mnie nie lubią. Jest zielona boratyneczka, ale stan słaby. Niestety nic nie widać na niej. Szkoda. Pogoda fajna. Wczoraj padało, a dzisiaj słoneczko. Nade mną chmurek nie ma. Myślę, że będzie pogoda sam raz na kopanie dzisiaj. I jest pierwsza łuseczka dzisiaj. Kolejna łuseczka. Teraz łuseczka z mozerka. Mam pierwszy czubeczek dzisiaj. I teraz wyszedł taki ładny, duży kawałek pierścienia wiodącego. I znów kawałek pierścienia wiodącego. Znalazłem kolejną monetę. Ciekawe, co to jest. O, 10 groszy z PRL-u, tylko że takie żółciutkie, to aluminium, troszeczkę pożółkło, o już biały orzełek bez korony pokazuje się. Taki kawałeczek zapewne jakiegoś zapalnika, bo to Mosiądz, tak mi się wydaje tutaj, widać kawałek jakiegoś pierścienia. I teraz wyszedł taki kawałeczek zapalnika, dokładnie jakiś pierścień od zapalnika. Jest kolejna łuseczka. Mam kolejny kawałek pierścienia wiodącego. 5 metrów dalej wyszedł kawałek pierścienia od zapalnika. Tym razem aluminiowy. Ciekawy jestem, w jakim stanie, bo te zazwyczaj w słabych stanach wychodzą. Na łąkach trafiają się lepsze. Ale ten na szczęście cały. O nie, nie za bardzo. Może po konkretniejszym wyczyszczeniu coś z niego będzie jeszcze. Ale do jakiejś szklaneczki może, do któregoś kompletu, jako zestaw piąty, może się nada. Jest monetka. No, 2 grosze współczesne. Jeszcze ucieka. Rocznik. Może uda się odczytać. To jakaś taka dróżka jest przez las. Mało uczęszczana, trochę zarosła, ale rocznik chyba 2000. Tak, 2000 rocznik. Pozdrawiam wszystkich z roku 2000. I znów wyszło kawałek zapalnika aluminiowego, ale niestety wygięty i rozerwany tutaj. Szkoda, że nie cały. Bo to chyba jakiś z tych dolnych pierścieni, które są najrzadsze. A myślałem, że to będzie jakaś klamra czy coś,
A to taka bombka wyszła. Nie no, śmieję się. Janczarek. To coś takiego, jak ktoś nie wie. Taki dzwoneczek, które konie mają przyczepione do swojej uprzęży i dzwonią tak ładnie, dzyń, dzyń, dzyń. No, no to właśnie taki jeden z jęczarków. Super. Na pewno tam jest, coś lata w środku. Tak, ziemia jak wyschnie, wykruszy się, to będzie dzwonił. A, córka będzie się cieszyć, będzie biegać po podwórku i dzwoni sobie tym dzwonkiem. I mam kolejną łuseczkę. Chwilowo brak jakichś sygnałów, ale chcę przejść tą polankę taką. No takie przyrzadzenie. Więc zobaczymy, może coś jeszcze tutaj się trafi. Las się zmienił. Nie jestem pewny, czy chodziłem tutaj, czy nie. Jednak zieleń jest w lesie i ciężko rozpoznać charakterystyczne punkty. Ale jak chodzę drugi raz w tym samym miejscu, to nie szkodzi, zawsze ta poprawka się zrobi. A nóż może coś jeszcze wyjdzie. A jak nie, to pospaceruję, poddycham świeżym powietrzem. I znów wyszedł kawałek spodu od jakiegoś większego kalibru. Może to była jakaś 210. Na 150 chyba za duże. O, kawałek żelaza. I kolejna łuseczka. W lesie przyjemnie. Komarów nie ma tak dużo. Da się przetrwać jakoś. Ale nie jest gorąco, tak jak na łące. Tam można było ducha wyzionąć. Mam kolejną łuseczkę. I to było kiedyś rurką. Tak mi się wydaje, że to rurka ze szrapnela. Ale nie jestem przekonany w 100%. Możliwe, ale konkretna musiała być siła wybuchu, że tak rurkę rozwarstwiło. I znów kawałek pierścienia wiodącego, ale tym razem od jakiegoś większego kalibru. I jest kolejna łuseczka. I znów łuseczka. Następna łuseczka. Sporo dzisiaj tego. Jak to na białoskórach zawsze. I co teraz mam? Zgadnijcie. Łuseczka znowu. Zrobiłem sobie przerwę na znajomym pniaczku. O, siedzę sobie, kurczę, i podziwiam. Podziwiam łąki i las. Z tamtej strony, co tam jest? Stefankowice są. Tak, Stefankowice. A ja tutaj od strony białoskór w lesie ryję. Dosyć przyjemnie jest, ale jak mówiłem wcześniej, jestem trochę niewyspany, więc za dużo energii nie ma, ale o, koloru to nakopałem już. A dopiero jest godzina 12. Więc no tak myślę, jeszcze z 5 godzin do 17 powinienem dać radę. Dobra, ja sobie odpoczywam, a wy oglądajcie dalej. Chwilę odpocząłem i dalej kopię łuseczki. I dalej wychodzą tylko same łuseczki. Mam nadzieję, że poza tymi łuskami coś jeszcze znajdę. I teraz wyszedł taki kawałeczek z zapalnika. I mam kolejną boratynkę. Druga już dzisiaj. Wytuptałem. Następną. I mam trzecią boratynkę. Niestety ta też nie jest za super. No coś widać na niej, ale bez szału. Trochę komary teraz gryzą. Ale da się wytrzymać. Dobra, szukam dalej. I będę powoli kończył dzisiejsze wykopki. Takim mega fantem. Nie wiem, co z nim zrobię. Nie wiem, czy z niego coś da się zrobić, kurczę, przy piaskowaniu. Może się nie rozleci. Zobaczymy. Dobra, zapraszam serdecznie na podsumowanie.
Jestem już w domu. Jak widzicie, trochę tego ukopałem. No, mosiądzu to najwięcej, czyli odłamki od pierścieni wiodących. Tutaj kawałeczki zapalników. Ale to same destrukty. Dwa takie aluminiowe pierścienie od carskich szrapneli. Tutaj również, tylko że taki powyginany i rozwalony. To. Tak mi się wydaje, że to będzie kolejny element od szrapnela. Coś takiego, taka rureczka. Już druga, jaką znalazłem. Tylko tamta była troszeczkę w lepszym stanie, a ta widać po wybuchu. No troszeczkę jest zniszczona. Ale fajny fan, tak czy tak. Historyczny, wiadomo. Dobra, lecimy dalej. Łuseczki tutaj. Nawet się na ekranie nie mieszczą. Momencik, przesunę kamerkę. Patrzcie, ile tych łusek nawaliłem. Przewaga Mosinów. Jest kilka Mauserków. Co tam dalej mamy? Jeżeli chodzi o monetki, to tutaj jest moneta. 2 grosze współczesne, 10 groszy z PRL-u i 3 boratyneczki wyszły. Rzadko się trafiają na lesie, ale tym razem wyszło. Ale stany nie za super, takie, powiedziałbym, opłakane. Dobra, co tam dalej? Dzwoneczek od Janczarów. Pamiętam, nawet jest jakiś chyba napis na tym, tak. Musiałbym to dokładnie umyć, ale coś pisze na tym Janczarku. No i co? I ten krzyżyk prawosławny. Nie szurowałem go bardzo, nie chciałem go jakoś, że tak powiem, nadwyrężyć, ale za wiele na nim nie widać, tylko kształt. Ale w takim stanie przekażę go do WKZ-u i niech tak zostanie. No i widzieliście jeszcze to żelazko. No nie wiem, co ono tam robiło, ale się znalazło. Fajne żelazko. Pewnie je sobie wypiaskuję i coś sobie z niego zrobię. A jeszcze czubeczek. Jeden się trafił. Nie wiem czemu. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosi. Cześć!